Zobaczmy sobie w takim razie to. Króciutkie 4 minuty. No, więc krótkie. Afery kalafiorowe. No, trochę tak, trochę tak. Fris nienawidzi Warsaw. Zobaczmy, co autor ma tutaj do powiedzenia. Ja myślę, że to bardziej będzie beczka, jeżeli coś na serio. Ma 200 tysięcy wyświetleń. Ten kanał się chyba wybił na tym. Na tym filmiku. Tak mi się wydaje. Ja mam soczek, więc git. No, a tu mamy Wersoł. Wersoł. Jak każda dziewczyna i chyba jak każdy człowiek, to jest naturalne. Ja się tak na maksa zamykałam, jak myślałam o kompleksach. W taki sposób, że jestem beznadziejna. Miałam ogromne kompleksy. Na punkcie swojego wyglądu nie akceptowałam siebie, mimo tego, że bardzo dużo ludzi mówiło mi: o, wyglądasz super. Nie, ale powiem szczerze, Wersow, ogólnie, no, byłbym idiotą, gdybym powiedział, że nie jest atrakcyjna. Bo o ile te operacje, które ona sobie robi, są osoby, które takie operacje robią sobie i wyglądają dużo, dużo gorzej, aniżeli Wersow. Mimo wszystko, z łóżka by jej nie wyrzucił. Myślę, że wielu facetów z łóżka by Weroniki nie wyrzuciła. Weronika, no, jest ładna. Pomimo tej całej sztrycy, którą sobie wszczekuje w siebie, wygląda naprawdę atrakcyjnie. Natomiast chyba największym problemem jest to, że ona na jednym odcinku mówi o samoakceptacji, a na drugim informuje o tym, którą operację z kolei sobie robi. No, to się nie zgrywa ze sobą. I bardziej ludzie mają o to pretensje, że jest nieszczera w tym, co mówi. No nie, skrzywiłem sobie rurkę. O, Sadek. O, dobra, weszła. Myślę, że ludzie z tym mają największy problem, a nie z tym, że ona sobie robi jakieś operacje plastyczne. Mimo tego wystarczyła jedna osoba, która na tamten moment potrafiła mnie zmiażdżyć. Jestem bardzo zadowolona z tych włosów. Nie jest to jakaś drastyczna zmiana, tak jak mówię, ale są zdecydowanie krótsze niż były. A, Chcieliśmy. to już jest postawiona teza tutaj. Jedna osoba, która potrafiła mnie zmiażdżyć. Co? Friz? Fritz? Ponad 20 cm, ale teraz są naprawdę takie zdrowe, gładziutkie, ładne, krótkie, ale nie za krótkie. Jest wszystko pięknie. Ty! Ona normalnie w piżamie chodzi na miasto. Niesamowite. Cię bardzo podoba. Jakie masz? Gościła. Cieszysz się? No nie wiem. Zależy, jakie są. Uwaga! Kurde, no dużo lepsze te długie. Co? Ale on zdisował. No. Ale odważny jest. Nikt swojej partnerce czegoś takiego by nie powiedział. No, dwa razy lepsze. Przecież te są takie idealne, że to szok. Mega ładne, tak mi się podobają, że to szok. Kurde, tamte fajniejsze. Tak? Ale po nie jedzie. Będziesz szła na ten, robić nowe doczepy, to co możesz zrobić dłuższe, nie? Jak widzicie, jeszcze mam krótkie włosy, ale to się zmieni. Oj, dzisiaj będzie mała zmiana, ponieważ przedłużę sobie włosy na troszeczkę dłuższe. Była to osoba bardzo mi bliska, która od pewnego czasu wbijała mi, wiecie, takie szpileczki. I to była dla mnie bardzo ważna osoba. Kto z ekipy chciałby zobaczyć na rok? Ja dałem Marcisie, bo kiedyś wy mówiłyście, że oglądałeś sobie cycki i Marcia miała najlepsze, więc chciałbym zobaczyć. Zdecydowałam się na operację powiększenia piersi. Ej, ale no, jak to jest tak zmontowane i tak poklejone? No kurczę, no. No. No ona wypowiedziała te słowa, tak? Jak gdy w rzeczywistości tutaj nikt nie zakłamał. I nie jest to decyzja, która była decyzją nagłą, spontaniczną, nieprzemyślaną. Najgorsze już za mną. Przeżyłam noc, więc już git. Teraz tylko jeszcze tą noc przetrwać i już będzie biorę z górki. Ale dobra, ale taka kontrowersyjna opinia. Czy Fris nie może oczekiwać, że będzie miał
turbo, znaczy, że będzie miał kobietę, którą sobie wymarzył, dając jej w zamian absolutnie obrzydliwe ilości pieniędzy? Jakby, chyba może sobie oczekiwać czegoś takiego. Zainwestował, stworzył ją od zera. Była absolutnie nikim. Dał jej wszystko, dał jej nieograniczone zasięgi, nieograniczone pieniądze. Może monetyzować wszystko. Jest ustawiona do końca życia i tak tych pieniędzy nie przeje. Czy nie może oczekiwać tego, że będzie miał partnerkę taką, jaką sobie wymarzył, jeżeli chodzi o wygląd fizyczny? Kontrowersyjny take, ale zostawiam to bez swojego komentarza. Bo no, w tej nocy będą mi sądziły wszystkie lekarstwa. Będzie miała zjazd narkotykowy. Takie... Co, jestem pokrojona. Kacyk? Wbijali mi dwa węflony. Jeden w ogóle nie dawał leków przeciwbólowych. Przedwijałam z bólu, bo te leki w ogóle mi nie dochodziły. Teraz myślę o sobie, że jestem jaka jestem, zaakceptowałam siebie i mówię o sobie w taki sposób, żeby to docierało do innych i mówię otwarcie o swoich kompleksach. A co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że moje kompleksy stały się moją zaletą. Nienawidziłam swojego uśmiechu. Nienawidziłam, to był mój jeden z największych kompleksów. Będą te zęby? Jak byłam młodsza, to uważałam, że Boże, ale mam okropne zęby. Mam takie duże zęby, że dzieci w szkole się ze mnie śmieją. A teraz myślę, że nie zmienię ich, wiecie. Muszę je po prostu zaakceptować i je zaakceptowałam. Teraz uśmiecham się do ducha, bo po prostu tak wyglądam. I zaakceptowałam i naprawdę uwielbiam swój uśmiech. Na moim vision boardzie na początku roku pojawił się plan o poprawie mojego uśmiechu. Wreszcie nie mam czasu, żeby to zrealizować. Słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę. Kolejnym moim kompleksem było 3 kg nadwagi, które po prostu przyszły w pół roku, które tak naprawdę nie były nadwagą. Tylko po prostu były tym, że moje ciało się zmienia. Jeżeli dziewczyny dojrzewają, to ciało się zmienia, tak że na przykład robi się, wiecie, jakaś tam budowa. Kiedyś to był taki mój największy komplet. Ale ja zawsze mówiłem, że Bersop jest turbo głupia. Jest turbo głupia i są osoby, które nigdy nie powinny się publicznie wypowiadać. I Bersop niestety ma, dzięki Karolowi, bardzo duże zasięgi i prawo wypowiadania się. A to prawo powinno być akurat w jej przypadku zabronione. Przecież ona takie farmazony pieprzy, ona się tak myli w zeznaniach, ona jest po prostu głupia. Kompleks, a teraz znowu to jest taka moja, wiecie, zaleta. I zaakceptowałam to, jak wyglądam. Bardzo szybko postawiłam sobie za cel, że ja chcę szybko wrócić do mojej sylwetki z przeciążeń. Mimo tego, że przytyłam te powiedzmy 18-20 kg, to bardzo często spotykałam się z takimi komentarzami, że tego w ogóle nie było. To widać, że byłam troszkę większa. Teraz czuję, że jest w porządku, że ta moja sylwetka jest już taka, jak była z przeciąży. I od pewnego czasu nie daje się już nikomu. Dlatego jak pytacie się, czy na przykład nie przejmuję się jakimiś komentarzami, hejtami itd., nie. Nie przejmuję się nimi. Z tego względu, że jakby zaakceptowałam to, jaka jestem. Że na przykład, jeżeli ktoś mi na przykład, nie wiem... Nie jestem ciekaw, czy ona na przykład zobaczy taki film. I czy u niej jakaś refleksja w głowie pojawi. Wątpię. Natomiast, no kurczę. Nie osobiście, gdyby ktoś zrobił taką sklejkę moich wypowiedzi, gdzie jakby ja mam jakieś mocne statementy, i zestawił to z tym, co się dzieje później, tak? Z tym, że jednak nie zgadzam się z własnym zdaniem, to byłoby mi trochę głupio. Nawet wydaje mi się, że bardzo. To nie jest to, że ona pieprzy jakiś jeden farmazon, tak jak z tym Tigerem było. Ona ciągle, ona za każdym razem. Napisze, masz mały nos, masz, no nie wiem, ja na przykład jestem bardzo się cieszę z tego, jak wygląda mój nos. Nie dajcie się zniszczyć, bo najważniejsze jest to, co wy sami myślicie o sobie. Zaakceptujcie to, jeżeli na przykład, nie wiem, macie kwadratową twarz, jeżeli macie owalną twarz, a wam się nie podoba. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli zobaczyć, na jakie zabiegi chodzę regularnie, ale również... Boże, nie powinienem pić oglądając to, bo się jeszcze zadławię. Na jakie zabiegi chodzę regularnie?
pojawią się te, których dawno nie robiłam i będziecie mogli podjąć decyzję, jak finalnie będę wyglądać. Dajcie łapeczki w górę, żeby było więcej takich odcinków na zabieg medycyny estetycznej. Czy mam zrobić zabieg, który będzie bardzo ingerował w mój wygląd, czy mało? I tutaj większość, czyli 57% zagłosowało na małą ingerencję. W powrocie do naturalnej osłony czuję się, słuchajcie, genialnie. Naprawdę czuję, że wróciłam taka... A to nie jest tak, bo ja kiedyś słyszałem taką opinię, że jak robisz sobie jakieś operacje plastyczne, to że to jest trochę uzależniające, że możesz popaść w uzależnienie i możesz ciągle wykonywać sobie kolejne jakieś zabiegi. Nie wiem, bo nigdy mi nie odwaliło, nigdy nie dostałem wylewu i nigdy nie miałem żadnych myśli, aby robić sobie operacje plastyczne. Ale tak gdzieś kiedyś słyszałem, że to podobno jest uzależniające. Stara ja, najbardziej mi cieszy rodzic. I jak mogę być tak w 100% sobą. Brałam się też na terapię. Czuję, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Troszkę tam jeszcze coś pozmieniam. Mimo tego, że ten uśmiech dostosowywaliśmy sobie wiecie, na kilku wizytach, żeby faktycznie był taki, jak sobie to wymarzyłam, to i tak czuję... Czaisz jaki absurd. Laska robi sobie uśmiech. Nie wiem, no uśmiech. No to nie, to jak nie podoba ci się, jak się uśmiechasz, to się nie uśmiechaj. No. Po co robić sobie operację na to? Że może zajść jeszcze w nim kilka zmian, ale najważniejsze, żeby na początku skupić się na tym, okej, to mi się w sobie nie podoba, dlaczego tak jest, i potem, żeby to sobie właśnie tutaj przepracować. Czy tak naprawdę to ty siebie nie akceptujesz? Czy to ze względu na to, że inni się powtarzają, że to czy to się im w tobie nie podoba? Niesamowity był to film. Niesamowity. Ale myślicie, że faktycznie Karol tak na nią wpływa? Że nie, ona jakby pod jego wpływem to robi? Ja nie wiem, czy Karol jest takim tyranem. Nie mam pojęcia. Ale no... Kurde, ta sklejka trochę daje do myślenia. Znaczy, daje do myślenia. W sensie, dla mnie Weronika zawsze była głupia. I zawsze nie mówiła... Zawsze myliła się ze swoimi poglądami. W sensie, nie zgadzała się ze swoimi poglądami, wartościami. Zawsze je bardzo wyraźnie naginała. Natomiast, no... Tu nagięła wszystko, nie? Tu nie ma jednej rzeczy, przy której ona by dalej obstała. A to nie minęło. Nie, 20 lat. Ona się nie zestarzała. Weronika naturalna, ta, którą jakby poznaliśmy ją Friza, ona wyglądała naprawdę mega sztos. Ona oczywiście dalej wygląda zachęcająco. Zachęcająco. No ale ona, nie wiem, pewnie za kolejne 10 lat będzie wyglądała a trochę plastikowo. Ciekawi mnie, jak to tam wygląda. Czy ona sama wpadła w jakieś uzależnienie od tych operacji? Czy ona faktycznie działa pod wpływem, nie wiem, osób trzecich? A może ona działa, nie wiem, pod wpływem po prostu jakby social mediów, tego, że w tym internecie musisz być praktycznie nieskazitelny, nie? Cholera wie.